Dobry moi drodzy, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj przeglądniemy sobie nowe miejscówki w Fortnite, co w nowym sezonie co dodali. Bo szczerze, dopiero teraz się o nich dowiedziałem, a już grałem ponad jeden dzień. I teraz dopiero je zauważyłem, co jest dziwne. A więc polecimy sobie potem na widmowe wzgórze, gdzie jest zamek. Nie wiem, czy go widzieliście, czy nie. Możliwe, że nie, ale pewnie i tak dużo osób, ale pozwiedzamy sobie po prostu. Dzisiaj sobie pozwiedzamy na placu zabaw, taki lajtowy odcinek, ponieważ też jestem chory i raczej zwykłe gierki będą ciężko, ale i to będzie już zwykła gierka, także wpadajcie. Byłem chory, jest mi troszkę słabo, ale chcę dla was nagrać odcinek taki luźny, gdzie będziemy zwiedzać nowe miejscówki. Płacząca puszcza, są tu nowe domki, też je zwiedzimy oraz tutaj jest coś nowego, dlatego zaraz wam pokażę. I w sumie to chyba tyle, z czego co mi wiadomo. No i oczywiście ta miejscówka, ale tego nie będziemy zwiedzać, bo to już każdy zna. Ale te takie mniej takie właśnie widoczne, pójdziemy sobie tu i tu i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Właśnie jestem już obok tego, obok tej płaczącej puszczy. Nie idziemy najpierw do domku, tylko właśnie tu jest w ogóle wszystko ogrodzone. Do tego labiryntu pójdziemy, w sumie to wszystko można rozwalić już. I zerkniemy, co jest pod ziemią, a mianowicie jest to możliwe, że to jest bunkier właśnie, albo jest to bunkier tutaj, w tym miejscu, moi drodzy. Jest to skrytka bunkrowa. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale czekajcie, nie będę, tędy też można wejść ogólnie. Tędy można wejść i górą też można wejść. Jak widzicie, już nie ma tego domku tutaj, tylko mamy tutaj coś takiego i tędy można również wejść. I zejdziemy sobie na dół i pozwiedzamy aktualnie, co my tutaj mamy. Tu jest, jak widzicie, już jest wejście. Na dół też się da jeszcze zejść. I to jest, moi drodzy, właśnie taka ukryta, tajna baza. Nie wiem, co to ma na celu w szóstym sezonie. Możliwe, że Fortnite nas znowu zdziwi. Bo po co to jest, nie mam pojęcia. Zobaczymy zresztą. Wydaje mi się, że to jest właśnie ten bunkier, bo to nawet tak wygląda. Tutaj mamy, no tu już w sumie nic nie ma takiego. Tu jest po prostu ludzik, nawet dobry tu jest lód. Tak sprawdzałem sobie, jest ok. Tutaj mamy komputerki, właśnie wszędzie tu są komputerki, o dziwo. Otworzę tą skrzynkę, żeby nie wydawało. O, to się przyda. To się przyda, żeby przelecieć. Dobra. Tak, tak, tu są komputerki. Tutaj są kolejne komputerki. To są takie po prostu pokoiki. Tu jest kolejna skrzynka gdzieś. Otworzę ją też, żeby było z głowy. Okej, to się też przyda. Ten piesek też jest w ogóle na ten. Te psy i te smoczki to jest świetne akurat. Ale o tym nie dzisiaj. Dzisiaj zwiedzamy. Kolejne komputerki, co już bardzo dziwnie wyglądają. Jakieś serwery tak jakby. I kurde, ciekawie się to zapowiada, bo wydaje mi się, że to będzie miało coś powiązane znowu z siódmym sezonem. Co jest możliwe. Patrzcie, tu jest kolejna skrzynka, tu jest dobry lód. Oho. Przeleciałem przez drewno? Jakim cudem? Dobra, weźmiemy sobie to, jest spoko broń. Okej, no i patrzcie moi drodzy, tu jest pełno i tu jest znowu jakieś szafy w ogóle, jakieś ryby. Tutaj akurat nie byłem, lol. Tu jest kolejny pokój, o! I patrzcie, co tutaj mamy. Obraz z Dusty Depot starego. Jak to pięknie wyglądało, moi drodzy, naprawdę. To też może mieć jakieś powiązanie, chociaż nie wiem, dlaczego to w ogóle tutaj jest, nie? Wszystko pięknie tutaj jak najbardziej wygląda. Słyszę skrzynkę, a tu jest. Ją weźmiemy od razu, żeby nie przeszkadzał nam jej dźwięk. Okej, co my tu jeszcze mamy, moi drodzy? Kolejne pokoiki już takie bardziej w ogóle, co to jest? Patrzcie, co tu się... O, jest wybita. Kumple. Ja w ogóle w grze już jest mało, coraz mniej tych wybitek, nie wiem, jak to się nazywa, nie zapomniałem, jak się... Wyrwy, właśnie. Już jest coraz mniej wyrwy, ale tu mamy wyrwę, moi drodzy. Co jest też fajną informacją, że warto tu lecieć, bo gdyby strefa już jest gdzieś daleko, to można stąd uciec. Są tu komputerki następne, moi drodzy. Jest wyrwa, co jest kurde świetne. To jest jakby jakiś kosmonauta w ogóle, nie? Taki kosmonauta, kolejne komputerki, zejdziemy sobie tutaj. To jest, albo czekajcie, bo tu jest i tak chyba zejście na dół, teraz zresztą ten. Tu jest właśnie zejście na dół. Tu już byliśmy wszędzie. Tak, tu już widzieliśmy wszystkie te komputerki i lecimy na dół. A mianowicie mamy tutaj coś takiego. Czy za tym się coś kryje? Nie, tu jest, tu nic nie ma. Tu mamy też nic. Ale miejscówka jest naprawdę sztos i to jest na stówę. No mogę się założyć, że kolejna dziupla. Na stówę to jest powiązane właśnie z nowym sezonem, tak mi się wydaje. Zobaczmy, czy coś tutaj jest. Tutaj również nic nie ma. Tutaj również jest pusto. Okej. Tutaj mamy przejście właśnie do wyrwy, a tutaj jest chyba też przejście, nie? To chyba akurat już nie będzie tego betonu. O, właśnie. Tu już można normalnie przejść. Tu są przejścia normalne. Proszę was bardzo. I tu jest ta piękna wyrwa. Która nie wiem czemu, widzicie, też jest takim podatkiem laserem jakby jest. W ogóle, ale wyrw jest teraz tak mało w grze w ogóle, w Fortnite, że... Wyrwy akurat była mega rzecz i dziwne, że aż tak zlikwidowali, nie? Co jest mi bardzo smutno, moi drodzy. I tak wygląda właśnie, prezentuje się ten niby właśnie
Tajna baza, coś takiego, bunkier. Tak mi się wydaje, bo to widzicie, jak to jest w ogóle skonstruowane wszystko. Tak wygląda nawet. I powiem wam, że miejscówka jest naprawdę ciekawa i wydaje mi się, że będzie miała jakieś powiązanie z 7 sezonem. Lecimy do wyrwy, moi drodzy. I patrzcie, jakie to jest piękne. I lecimy tutaj, jak widzicie, jest te ponure miejsce. Jest to ponure miejsce i lecimy teraz na te dwa domki i zobaczymy, jaki mamy tutaj lucik. Teraz na pewno więcej osób tutaj będzie leciało też. Jak widzicie, że takie rzeczy tutaj są. Okej, okay. Tu jest domek. Najpierw na ten domek polecimy, potem się przejdziemy. Okej, moi drodzy. Tu mamy dom. Taki wielki nawet dom, leśniczy. Tutaj chyba to jest taki zwykły dom chyba, nie? Wokół tego nic nie ma prawdopodobnie, nie? Tutaj jest po prostu wejście. Jest to ogólnie pusto. Potem będziemy musieli na drugą stronę mapy, tak jakby polecieli. Ale mamy wyrwę, także na spokojnie, mamy skrzynkę. I też nawet fajna miejscówka. O dziwo, ciemno jest w tym domu, jak nie wiem, ale... Niech będzie, moi drodzy. Tutaj mamy... Tutaj nic nie mamy, taki pokoik. Nawet też, ale tu jest w ogóle na tym... tutaj jak to się... Lepki las, tak? Patrząc zapuszcza, znaczy. Nigdy tutaj nie było dobrego lutu. I teraz, jak widzicie, są domki, jest tajna baza. Gdzie jest nawet fajny lucik, gdzie warto lecieć. I tutaj mamy... Następne pokoje. I nawet taki fajny klimatyczny jest ten, taki z drewna typowy. Nawet fajny. Jest sztos, mordy, jest sztos. Co my tutaj mamy? Tutaj nic nie mamy. Tu jest też kolejny pokoik. Się można przejrzeć. A nie, widać tylko mój kilo różowy. Dobra. Tak wygląda pięterko, tak? Tak, tu nic nie ma? Nie, tu jest już zejście na dół. Dobra, mordy, zaskakujemy. Idziemy jeszcze w podziemia. Sprawdzić, co tutaj mamy. O, tu jest też tak klimatycznie. Taka winiaria, winiarnia właśnie. Taka klimatyczna też, o tu też zabierzemy, to się przyda. Pies mój szczeka, jak widzicie. Ale kurde, no, naprawdę fajna, bo może pod schodami się coś kryje. Niestety nie, a tutaj? Nie. No, czyli tak się domek prezentuje. No, spoko jest. Taki fajny, klimatyczny. Podoba mi się osobiście. Mamy jeszcze jeden domek, który jest w tamtym miejscu, w tamtym kierunku. Na który właśnie teraz pobiegniemy. A bardziej się przelecimy. Wow. Dobra, przelecimy się tak, żeby było szybciej, nie? Tyk. I grapplerem. O, a tu jest taka mała chateczka, no. Powiem wam, że bardzo mała chatka. Bardzo, ale to bardzo malutka. Zwiedzimy sobie ją, co my tu mamy. Ale strasznie to jest małe, to jest taka już mniejsza chatka. Co to jest? To jest ten miś! Tylko... Jakie to jest stare wszystko. Jabłka tu są, o dziwo, lol. Można się tu uleczyć nawet. Dziwnie, że jabłka w takim miejscu. Sprawdzę, co jest na dachu, jest przez skrzynkę. Wydaje, tak, tu jest skrzynka. Okej. Okay. Czyli tu się respi skrzynka. I następnie mamy również zejście na... O, pajęczyny. Da się ją zniszczyć? Nie da się ją zniszczyć. Trawa na dole, w podziemiach. Kominek, taki stary. To jest jakiś opuszczony dom po prostu leśniczy. Tak to wygląda. Opuszczony leśniczy domek, dobra. Moi drodzy, chyba na lepkim lasku wszystko zwiedziliśmy. A jest jeszcze jeden dom. Patrzcie, ile tych domów tutaj jest. Ale nie będziemy ich zwiedzać, bo one prawdopodobnie są wszystkie... Wszystkie dokładnie takie same. Także raczej... No raczej nie opłaca się ich zwiedzać. Czekajcie, zresztą zobaczymy, czekajcie, jest tutaj domek. To zobaczymy jeszcze ostatni dom w takim razie. Tu się przelecimy. I zobaczymy, jak to wygląda, gdzieś tam jest ten dom. Na stówę będzie taki sam, czekajcie, to sobie zniszczymy, to się nam przyda. Może wypadnie jakaś wyrwa. Niestety nie, okej, okay, ale lecimy w tamtym kierunku. Dobra, jeszcze, albo nie, już jesteśmy blisko, to grapplerem, tak? Tak, mamy kolejny domek leśniczy, który jest strasznie podobny, no, ale to fajna wyrwa się świeci. Kolejny domek, taki zwyczajny, no. Kolejny zwyczajny domek, dobra, ale tu jest tyle domków, teraz się opłaca lecieć, moi drodzy. Na dole czy są podziemia? Są podziemia! Aha, bo z tej strony się wchodzi do podziemia. Są teraz inaczej, ale fajne są te domki i tutaj mamy skrzynkę, jak widzicie, w tym miejscu. Bardzo fajne domki. I tamten domek oczywiście będzie pewnie taki sam w tamtym miejscu. Dlatego już na niego nie lecimy, tylko lecimy wyrwą. I lecimy teraz na zameczek, który jest dosyć daleko, a mianowicie jest na drugiej końcu mapy. Ale spoko, loko. O, ja już mam pomysł. Moi drodzy. Polecimy sobie tutaj. W ogóle jestem, tak jak już wam mówiłem, jestem chory i troszkę tak spokojny odcinek naprawdę. Tak na chillku sobie pogadamy. Pozwiedzamy właśnie.
Tak te miejscówki wyglądają. Chyba dwie miejscówki są, oprócz tej, no to wiadomo, ale takie ukryte bardziej, bo ja tego nie zauważyłem na pierwszy rzut oka tutaj. Nie widziałem tego totalnie. Wy to pewnie widzieliście, ale może nie całe, więc warto zwiedzić moim zdaniem. Dobra, pyk. Dobra, przelecimy się tędy. Dobra. I lecimy od razu do góry, moi drodzy. Cyk. I przelecimy się tym wirem. Chcę zobaczyć, jak to w ogóle działa. Bo rzadko byłem na tym wirze i zobaczymy w sumie. Dobra, moi drodzy. Lecimy wirem. Ja pierdziela. A potem od razu na tą właśnie, w tamtym kierunku na... Nie wiem dokładnie, jak to się nazywało. Zamek czy coś takiego. Ale tam, gdzie właśnie tak jakby straszy. No nie wiem, jak to... O, jak widać już, jak to pięknie wygląda. Widać z daleka, moi drodzy. Lecimy sobie przelecieć się. Niestety nie mam ten, ale dobra. Polecimy, tutaj też jest lód. Pięknie to wygląda. Jest ten wir piękny. W ogóle wpadajcie na kanał Forella, ponieważ wystąpiłem u niego na odcinku, do tego zapraszam. No. Dobra, o, już tu nie mogę. I moi drodzy, wiecie co... O, i właśnie o tym mi chodziło. I lecimy jak na samą górę. No i lecimy w tamtym kierunku. Tak wygląda ten wir. Już jesteśmy blisko. Jak zamek widać już bardzo dobrze. Mamy skrzynkę, może będzie jakaś wybitka czy cokolwiek. Szkoda, że nie mamy samochodu, bo w sumie samochodem to no, na luziku by było sobie, nie? Dobra, ale są tam czerwone te, to już na luzie dobiegniemy. No i moi drodzy, w ogóle na kanał główny wpada jutro odcinek, a będzie to z Bykiem. Zobaczcie zresztą jaki filmik, po prostu wbijcie na kanał jutro o godzinie gdzieś wieczornym, tak 19 prawdopodobnie. Dlatego zapraszam, moi drodzy, a mamy tutaj lamę, więc pewnie z lamy coś fajnego nam wypadnie. Wejdziemy szybciej na zamku. Okej, okay. No i mamy ban spady, to już jest na propsie. Tam mamy balonik, mamy tutaj gdzieś bliżej? Nie. Dobra, więc wiecie jak pyk i patrzcie co robimy. Pyk. O, teraz. I lecimy, moi drodzy. Pyk, pyk, pyk. No i już jesteśmy tutaj. I otwieramy i mamy pełno teraz. Mianowicie piękny. Możemy kolco stadion w sumie zabrać, czemu by nie. Pyk. Kolco stadion i zarzucimy sobie go na ten zamek. Na sam koniec odcinka zarzucimy go na ten zamek. I teraz się szybko w sumie już znajdziemy, jak mamy tyle tych impulsów. Pyk. O, teraz mi HP wziął. Niedobrze. Dobra, ale jesteśmy już, moi drodzy, właśnie obok tego zamku. Potem zobaczymy go z innej strony oczywiście. Dobra. Dobry technik budowania, moi drodzy. Dobra. No i tak wygląda. No, widmowe wzgórza wyglądają normalnie jak zawsze. Drzewo może zniszczmy. A tu już jest piękny właśnie zamek, który zaraz, no w sumie teraz zobaczymy z daleka, jak wygląda. Jeszcze się nie obracamy, zaraz. Za 3, za 2, za 1. Obracamy się. Tak wygląda ten zamek. Niby zamek, nie wiem jak to nazwać, ale chyba to jest zamek, jak ma. Tutaj jak widzicie takie bajerki. Lecimy, moi drodzy, tam już na zameczek. Ale do środka. Idziemy się przejść, o kurde. Dobra, idziemy do góry. O kurde. Jesteśmy właśnie obok zamku. Jest takie wejście dziwne, okej. Jesteśmy, i co teraz? Mamy tutaj, o, dubeltówka akurat. Mamy tutaj takie fajne, no też jest strasznie klimatycznie i te pochodnie też ładnie wyglądają. Minecraft. Ale naprawdę, o, jest jakiś posąg w ogóle. Nie wiem jak nazwa się nazywała takich zamków właśnie, gdzie straszy wampirów czy coś takiego. Zapomniałem nazwy. Tu mamy takie cztery wieże wokół właśnie tego zamku. Cztery wieże. Tutaj jest kolejna wieża. A nie, więcej wieży jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem, nie, osiem jest, osiem, żeby było symetrycznie. Osiem jest wież. No i naprawdę zamek jest w sumie ładnie zrobiony. Taki klimatyczny, nie? Zejdźmy sobie na dół. Tutaj mamy kolejny również ten sam posąg. Kolejna wieża. Tutaj jest taki, kurde, stromo, nie? Strasznie. Tutaj mamy skrzynkę u góry. Ja wam pokażę w ogóle... A tu jest jeszcze ten. Tu jest wejście jeszcze. A tu byłem, nie? Nie, już tu byłem, okej. Czyli tu już zwiedziliśmy. Ale jeszcze chcę wejść na tą wieżę. Dokładnie tutaj, w tym miejscu chcę wejść i zobaczyć. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Tutaj mamy zejście, widzicie to?
jest taka przepaść, że to jest tak pięknie zrobione. Podoba mi się ten zamek akurat. Jest więcej lutu właśnie na tych miejscach, gdzie zrobili, gdzie osoby w ogóle nie latały, nie? I taką mamy, tak to właśnie się prezentuje. Jeszcze zajrzymy może. Okej. Tak się prezentuje piękny zamek. Moi drodzy, rzucamy porta. A to nie doleci, czekajcie, muszę tam podejść. Zróbmy może tak. Okej. I co jak zrzucę tam? Wow! Aha, widzę tylko. Dobra, jesteśmy tutaj. Wow, co tu się stało? Patrzcie na to. Jak wywaliło całe te, jakieś słupki zostały. Ale moi drodzy, to było na tyle w tym odcinku. Zwiedziliśmy sobie nas bardzo spokojny odcinek. Jak podobał wam się, zostawcie łapeczkę do góry, suba na kanale, rozpadajcie na live'y. Trzymajcie się i do zobaczenia, moi drodzy. Mam nadzieję, że taki luźny odcineczek, bo jestem chory, ale chciałem coś dla was nagrać. Papatki, trzymajcie się i papa. LOL.